coś tutaj dzieje. Dziś opowiem wam trochę o regionie, w którym się znajduję. Jest to Venekotenze. Najwcześniejsze zapiski, jakie znalazłem odnośnie tego terenu, regionu, bo nie jest tylko to jezioro, odnoszą się do Rzymian z V wieku, którzy tutaj osadowali na terenach niemieckich, holenderskich. Potem pognali stąd Germanię i zaczęli tutaj budować swoje osady aż do XV wieku, w którym Burgundowie weszli tutaj militarnie i zaczęło się już potem dziać źle. Na przełomie XVIII i XIX wieku pojawił się tutaj Napoleon, jak w Niemczech, jak również w Holandii. Pierwsza wojna światowa, aż zajęli ten teren alianci, podczas II wojny światowej hitlerowskie Niemcy. W latach 1967 do 1972 zaczęto tutaj wydobywać piasek. Powstało jeszcze więcej jezior. Ale ten teren został objęty parkiem narodowym, więc nie wolno się tutaj kąpać, nie wolno tutaj poszukiwać, można tylko patrzeć i podziwiać. Trudno powiedzieć, że nie wolno tutaj nic robić, podobno są kary, ale jak widać na załączonym obrazku, ktoś sobie tu zrobił własną wioseczkę. Nie będę wypowiadał się na ten temat, bo fajnie to wygląda. Ogródek z tulipanami. Widać u nas już wiosna. To było. To było tutaj. Do tej kładki nie było. Kanał. Prywatne plaże. Ogrodzenie. Tam jaka plaża. Nie wiem, czy to tu widać, zejdę tam. Domek. Wow, trawę posiali, no co za goście. Tutaj jest zasiana trawa. Nie wiem, czy widać. No nie wiem, co na ten temat powiedzieć. Nie mam pojęcia. Każdy musi zdecydować sam. Jak widać na załączonych obrazkach, u mnie wiosna pełną parą. Dzisiaj ma być 17 stopni, więc nie będę marnował tego dnia i jadę jeszcze dzisiaj coś pokopać. Pogoda się zwaliła, ale... wyszedł kolcok. Drugi pocisk.
Ciężko się coś nagrywa i tylko wojna wychodzi. I znajduję tylko kolcowki. Ania ma pieniądza, ale spadamy zaraz do domu, bo wieje, zimno jest. Nagramy jeszcze fajne ujęcia z autostrad w Holandii. Miasto widmo. Puszczone miasto Rormo. Koronawirus. O, jest auto jakie! No parkingi pełne, ale ludzie w aupach siedzą. Korona. Nie, jednego widzę. No ale patrz co aut jedzie, no to jest po prostu rurban, to jest tak no. To jest dużo, ale przecież normalną niedzielę to tu jest pełno korków. Ostatnia jazda czerwonym samochodem, prawie sami na autostradzie z powodu koronawirus. Podsumowanie z auta. Ja znalazłem 4 naboje w ciągu godziny, a ja znalazłem jednego, łuskę i 5 pensów z 1990 roku angielskie. Na holenderskiej ziemi? Na holenderskiej ziemi. Kretopis. Wracamy do domu, się rozpadało. Mieliśmy wczoraj jechać na wykopki, ale przesunęliśmy to na dzisiaj. No i nie trafiliśmy z pogodą. Mam nadzieję, że się podobało. Zasubskrybuj mój kanał. Zostaw łapkę. I do zobaczenia w następnym odcinku.